jak na razie dopiero, co rozpoczęliśmy ten projekt i naše tutaj sesje, naše seminarium, ale moim zdaniem tak, bo jeżeli nawet tylko jedna osoba czy dwie osoby spośród uczestników przekonałaby się dzięki temu do podjęcia się na przykład jakichś tłumaczeń literackich lub reportażów w przyszłości, to byłoby bardzo fajnie i wzbogaciliby na pewno oba konteksty kulturowe, zarówno czeski, jak i polski. Literatura polska w Czechach raczej dzięki wielu jednostkom má się obecnie moim zdaniem dobrze, ale oczywiście mogłaby się mieć dużo, dużo lepiej. Tłumaczy jest stosunkowo dużo, mimo że niewiele, ale można powiedzieć, że wciąż ich brakuje. Bo na przykład w branży filmowej często brak tłumaczy podczas festiwali, brak tłumaczy dla napisów, dla świetnych polskich filmów, dokumentów. Ale również na przykład w dziedzinie literackiej, na przykład reportażu literackiego polskiego, który jest bardzo mocny, istnieje wciąż wiele pozycji, które moim zdaniem zasługiwali by na tłumaczenie. Jest dużo książek w polskiej literaturze, które przedmiotem których są dzieje właśnie niedawne, czyli od roku 1945. I właśnie dla porozumienia tej nowoczesnej historii to jest bardzo potrzebne w Czechach na pewno. Moje wybory czytelnicze są zdeterminowane w ostatnich latach tym, że jestem mamą trójki dzieci. Moje dzieci są dwujęzyczne, polskojęzyczne i czeskojęzyczne, zatem czytamy bardzo dużo polskich książek i chciałabym przetłumaczyć kiedyś jakąś książkę, właśnie jakąś literaturę dziecięcą na język czeski. Chciałabym przybliżyć szczególnie polską literaturę emigracyjną, albo też literaturę, która dotyczy pogranicza polskiego z jakimkolwiek innym krajem, bo jest to moim zdaniem bardzo ciekawa literatura. Na przykład pan Robert Nowakowski, pan Janusz Rudnicki, a jeśli chodzi o emigracyjnych, to na przykład Janusz Głowacki.